Cześć, siemano. Korzystając z pięknego otoczenia tutaj rzeczki Pstrągowej, zacisznego miejsca, chciałbym Wam przedstawić fajne okularki, a mianowicie będzie to odcinek o tym, jakie okulary Wiley X powinniście wybrać. Jak je dobrze wybrać? Mam tutaj, oczywiście jedne mam na sobie. Jest to model znany i lubiany z poprzednich sezonów Omega, ze szklami Emerald, które są dosyć jasne. Powodują one to, że możemy spokojnie sobie łowić w takim otoczeniu jak tutaj, czyli pochmurna pogoda, las, rzeka Pstrągowa, czy to jakieś takie zimowa jesienna sceneria. Pokażę Wam dwa fajne modele i to, co możecie się spodziewać w pudełku, ponieważ każdy model okularów zawiera coś innego w pudełku, inną konfigurację. Nie jest to takie oczywiste, ale zaraz Wam to pokażę. Pierwszy z modeli jest to na ten rok nowy kompas ze szkłami takimi jak moje Omegi, czyli Emerald, dosyć jasnymi, który się nadaje świetnie do łowienia w takich bardziej pochmurnych warunkach. Co mamy w środku? Po otworzeniu kartonu oczywiście fajne etui. Następnie okulary standardowo zapakowane, o których Wam zaraz powiem. Co jeszcze tutaj jest? Pasek, który zakładamy silikonowymi takimi noskami na okulary z tyłu. Powoduje to, że okularów nie zgubicie. Dodatkowo standardowa ściereczka. Instrukcja dosyć obszernie opisana, wszystkie parametry. Dodatkowo ten model kompas się charakteryzuje tym, że jest też taki dodatkowy pasek zakładany, który możecie na głowie z tyłu bardzo mocno zacisnąć i okulary Wam nie spadną w najgorszych warunkach. Czy to będzie snowboard, czy motocross, czy rower, czy inne sporty ekstremalne, to się przyda. I do tego dodatkowo okulary jeszcze mają wkładki. Tak to wygląda. Są to wkładki piankowe, uszczelki. Zakładając je, bardzo dobrze doszczelniacie swoją twarz. Jest to bardzo pomocne, jeżeli wybieracie się, tak jak mówiłem, na motocrossy, czy na jakieś inne sporty, rowery, MTB, lub też na ryby, tak jak jesteśmy teraz i są warunki, na przykład bardzo mocno wieje wiatr, gdzieś zawiewa jakimś piaskiem, takimi tematami, a kto nosi soczewki kontaktowe, tak jak ja, wie, co się dzieje, kiedy drobinka piachu dostanie się pod soczewkę, praktycznie kończymy łowienie i to nas może spotkać. Taka jest uszczelka gumowa, gumowo-piankowa, do normalnego użytkowania. Oczywiście to się szybko odpina. Ściągamy tą uszczelkę i mamy standardowo wykonane okulary do normalnego użytku. Szkła są te same. Tak te okulary wyglądają. Do tego mają ramki w kamuflażu Kryptek. Świetny temat. Do kompletu czapeczka w takim samym kamuflażu Kryptek do koloru, do tych okularów. Ja mam trochę inny. Tak to wygląda. Bardzo fajny komplet. To są soczewki, tak jak mówiłem, na ciemniejsze warunki. I takie powinniście sobie wybrać, jeżeli będziecie łowili w warunkach ograniczonego oświetlenia. Oczywiście polaryzacja jest na najwyższym poziomie. Później Wam to zaprezentuję, może kamera to wyłapie, jak widać obraz bez polaryzacji, jak widać obraz z polaryzacją. Polaryzacja powoduje to, że widzimy jakby przez powierzchnię wody. Promienie słoneczne nie odbijają się od powierzchni wody, a nasz wzrok niejako przenika przez powierzchnię i możemy zobaczyć to, co jest pod spodem. Co najważniejsze, już nie mówię o szukaniu i jakimś tam znajdowaniu ryb i łowieniu na tak zwanego tutaj upatrzonego, ale co najważniejsze, w Pstrągowej rzece zawady, korzenie drzewa,
naprawdę odzyskacie, czy uwolnicie, czy nie dopuścicie do zaczepu masy przynęt, co Wam się w sezonie na pewno zwróci, biorąc pod uwagę jakieś droższe japońskie woblery pstrągowe po kilkaset złotych, także zwrot jest naprawdę szybki. Drugi model to są Omegi, tylko ze szkłami Crimson. Model ten sam, który mam, ale szkła są tak zwane ciemniejsze, czyli mają mniejszą przepustowość światła, są na warunki bardzo, bardzo słoneczne. Na duże słońce tak one wyglądają. Świetne lustrzane szkła Crimson, czyli taka czerwień z żółcią, gdzieś z zielenią po bokach, świetnie to wygląda, ale nie bardzo będą się nadawały na takie warunki jak dzisiaj, ponieważ jest to bardziej ukierunkowane na lato, na jakieś letnie odcinki niezadrzewione, czy łowienie w pełnym słońcu jeziora Odra, to na pewno się sprawdzi. Polaryzacja oczywiście jest zachowana, są szkła poliwęglanowe, ośmiowarstwowe, polaryzacja jest nakładana na każdą warstwę, także ona Wam się nigdy nie zetrze jak w tańszych okularach, która polaryzacja jest po prostu nanoszona, napylana i można ją tam po roku, dwóch użytkowania po prostu zetrzeć i zostają Wam zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Tutaj tak się nie stanie, tutaj ta polaryzacja będzie zawsze. Ale co najważniejsze, to są okulary takiej linii bardziej klasycznej. Nie macie już tutaj w tym modelu tej uszczelki gumowej. Nie będzie tego. Tutaj dostajecie same okulary. Oczywiście podstawowe tematy, czyli papiery. Tutaj na nos zakładany pasek na tył głowy. No i ściereczka do utrzymania jakiejś tam takiej podstawowej higieny. Tyle o właściwościach, tyle o zawartości pudełek i właściwościach szkieł. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ochronę? Okulary polaryzacyjne według mnie są podstawowym elementem, jaki powinniście mieć na rybach. Przynajmniej w takim otoczeniu, jak jesteśmy tutaj. Odstrzelenie przynęty, która leci prosto w twarz, nie należy do jakichś tam najmilszych wspomnień. Można stracić oko. Później, chodzenie po krzakach. Przejdziemy się, zobaczycie, jak to wygląda. Po jakich krzakach trzeba przechodzić, po jakich tutaj drzewach. Zranienie oka gałęzią, nawet malutką gałązką, zdarzy się. Na pewno się kiedyś zdarzy, okulary Was przed tym ochronią. Oczywiście nawet okulary za 5 zł Was ochronią przed gałęzią, ale niekoniecznie już przed odstrzeleniem bardzo dużej przynęty, która leci na szybkim kiju z bardzo dużą prędkością w Waszą twarz. Tyle tematem soczewek. Jeszcze wybór modelu i rozmiaru, to też jest ważna sprawa. Musicie wybrać taki model, żeby bardzo dobrze Wam tutaj doszczelniało okulary, bardzo dobrze zachodziły na boki twarzy. Rozmiar soczewek oczywiście i model jest uwarunkowany od rozmiaru Waszej twarzy. Czyli jak macie twarz taką, powiedzmy, średniej wielkości jak moja, ani chuda, ani jakaś duża, powinniście wybrać modele, które są opisane do twarzy właśnie średniej, czyli to będą soczewki w rozmiarach około tam 60 plus milimetrów do bardzo dużej twarzy, żeby maksymalnie wykorzystać właściwości okularów i tutaj te promienie się nie dostawały, wiatr i inne rzeczy po bokach. Wybierzecie wtedy większe, tam 70 mm plus, do szczupłych twarzy poniżej 60 mm. To wszystko jest na stronie Wiley X w katalogu bardzo dobrze opisane, do jakiej twarzy, jaka szerokość soczewek, jaka długość zauszników i jaka szerokość tutaj tego mostka. To są mniej potrzebne parametry, ale najważniejsza jest szerokość. Oczywiście okulary należy przymierzyć, żeby to dobrze grało, wtedy będziecie najbardziej zadowoleni ze swoich nowych okularów. Najlepiej będą Was chroniły, najlepiej wykorzystacie ich właściwości i posłużą Wam na długie, długie lata. My idziemy teraz na rzekę. Jeżeli coś uda się złowić tutaj dzisiejszego dnia, oczywiście Wam pokażemy. Także mam nadzieję, że rozwiałem kilka Waszych takich wątpliwości, jakichś takich podstawowych pytań, gdzie nie zawsze te odpowiedzi się jakoś tam znajdują w oczywistych miejscach. Zejdziemy. Siema, trzymajcie się.